Witam. W tym filmie wyjaśnię audytorium, jak należy klikać w guzik, aby zrobić buy order. Bo może być to rzecz zdecydowanie trudna dla niektórych z was. Dlatego ja, jako mąż stanu, przychodzę i pokażę wam, jak to zrobić. Specjalnie. A dla ludzi, którzy wiedzą, jak robić buy order, zostańcie, bo może to, co padnie w tym filmie, będzie chociaż ciekawe. Więc to jest ten wyjątkowy moment, w którym od czasu do czasu pokażę dwie strony i pokażę item, który będzie ciekawy. Bo już mam nadzieję, że lata informacja o M4A1S Taiga. Co z tym itemem jest nie tak? Chyba lata. Dlatego, że lata mijają, a czas leci dalej, to mogę to pokazać. Ponieważ i na Halo Skins, i na Skins Monkey istnieje M4A1S Boreal Forest. No i na Halo Skins, do tego przejdziemy, na razie Skins Monkey. Na Skins Monkey istnieje M4A1S Boreal Forest Minimalware. Co mam tu odpalone? A, to nie będę. Już bym pokazał jeszcze coś śmieszniejszego, co się dzisiaj stało na Discordzie, ale to ludzie z Discorda wiedzą, co się wydarzyło. Pozdrawiam użytkownika RPV. Gratulacje użytkowniku za to, że udało ci się, jakby nie było, no, przykurwić tym fartem. Tak to nazwę, bo to dosyć dobre określenie. A więc tak, istnieje ów item, jakim jest M4A1S Taiga Minimalware, który, o dziwo, nie zmienia za bardzo swojej ceny. Jak już zmienia, to trochę. Ogólnie jest raczej stałym przedmiotem. A tu widać, trochę się kurwa wachnął, pyk pyk. A teraz jest dodatkowo jeszcze w chuj tani. No i o co chodzi? Co jest interesujące? Jeżeli wpiszecie M4A1S Boreal, wyskoczy wam oto ten item. No i powiecie, no faktoryniu jak faktoryniu. Ale wyskakuje wam Minimalware. No i nie wiem, czy widzicie jakąś różnicę, która tu została zrobiona. Czy istnieje jakakolwiek różnica? Czy coś się nie rzuca w oczy? No pewnie nie. No mówicie, Boreal Forest jak Boreal Forest. No tylko chodzi o to, że tutaj jest 1.85, a tu jest 0.34. Trzeba przyznać, że troszeczkę kurwa stronie odjechało. No leciutko, minimalnie, tak? Pyci. Tak minimalnie lekko strona poświrowała z tą wyceną tego itemku. No cóż, czasami tak bywa. No i teraz, co po inteligentniejsza głowa przyjdzie i powie, aha, w takim razie należy kupić je na Steamie i wpłacić na Skins Monkey. No i rzeczywiście taka inteligentna głowa może się nawet znaleźć i może być nawet chętna do zrobienia. Jednakowo może zaistnieć taka sytuacja, w której kupisz rzeczywiście M4A1S Taiga Minimalware, no i one o dziwo na małpę nie wejdą. Cóż by to była za niespodziewana sytuacja, w której doświadczylibyśmy takiego rozczarowania. Na szczęście tutaj przychodzi oto magiczny trick, którym jest to, że aby zakupić M4A1S Taiga Minimalware, wcale nie potrzebujesz skupować ich bezpośrednio z rynku. A co możesz zrobić? To kliknąć tu. Oto magiczny guzik. I połączyć za pomocą neuronów w swoim kurwa umyśle dwie zmienne, którymi są, uwaga, liquidity, to ile tych itemów się sprzedaje dziennie i to ile jest buy orderów. Uwaga, za pomocą tej niesamowitej mieszanki wyjdzie wam, że zrobienie buy ordera za 32 czy za 31 groszy w długim okresie zakończy się tym, że one się po prostu kupią. Uwaga, naprawdę tak wyjdzie. Poważnie mówię. Autentycznie. Możecie nie dowierzać, możecie być kurwa w istnym szoku, ale jeżeli sprzedaje się 800, 600, 500, 400 dziennie, a buy orderów jest 200, to istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że kiedyś się je uda kupić. Autentycznie, naprawdę, ja wiem, że to jest trochę odklejone, ale istnieje taka opcja. A załóżmy, że naprawdę kupiłeś je za 32 grosze
I niestety, ale nie udało ci się ich wpłacić na Skins Monkey. Ale przecież zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to dosyć liquidy item, który przecież schodzi. To jest item, który schodzi. I tu z pomocą przychodzi Halo Skins. Ponieważ robisz niesamowity trik, jakim jest wpisanie nazwy tego itema. Boreal Forest. Oto i to. M4. Nie wiem, czy M4 chcę wpisywać, czy nie. Chyba nie chcę, bo mi jeszcze błąd wywali. I teraz mieli i wyświetla mi się za sekundę już M4 A1 z Boreal Forest. Co się okazuje? Kurde blade, mamma mia, niemożliwe. MW Boreal Forest kosztuje na Halo Skins dokładnie tyle samo, co na Bajorderze na Steamie. Ktoś mówi, no to chujowo, że kosztuje tyle samo. No właśnie nie do końca, ponieważ co się okazuje? Na Halo Skins są itemy, które kosztują o minus 36%. Więc jakiego tricka maksymalnie inteligentnego można tu wykonać? Już nawet nie mówię o tym, że jak widzicie, Field Tested kosztuje tu 20, a tu 17 i pewnie na Bajorderze 16. Ja już myślę, że na takie tricki to już sami wpadacie, nie? A 15 jednak. No, ja myślę, że na takie tricki to już chyba sami wpadacie i nie trzeba wam ich pokazywać. Ale może komuś trzeba. Więc wtedy robisz takiego tricka, że sprzedajesz je tu i masz wtedy prawdziwe pieniądze wypłacone po 1 do 1. I co robisz z tą magiczną, unikalną sztuczką? Kupujesz byle co, tak naprawdę, byle żeby było dobrze wycenione do Steama. I robisz z tym jedną z dwóch rzeczy. Albo sprzedajesz na Steamie i płacisz wtedy fee Steamowe, albo wchodzisz na Skins Monkey z takim skinem, wpłacasz go na stronę i piszesz do Johna tak: ej John, bo mam tyle i tyle na małpie, zrób tak, żebym nie musiał za to, nie musiał płacić podatku na Steamie. I wtedy John wysyła ci magiczną listę itemów, które należy wyjąć ze Skins Monkey, żeby nie zapłacić podatku, po czym ty nie płacisz podatku i szukasz kolejnych tego typu itemów. Ta-dam! I w najgorszym możliwym razie robisz 50% na czymś takim. W 2 tygodnie. Ale każdy może jak orze. Raz się muci jęczmień, a raz się muci zboże. Jak to się mówi. Także mam nadzieję, że dałem ten niesamowity kurwa pokaz sztuki. Nikt nigdy na to nie wpadł. Wiem, jestem genialny. Rzeczywiście. Pewnie trzeba mieć 200 IQ, żeby wymyślić coś takiego, że istnieją takie itemy, prawda? No według mnie trzeba mieć po prostu... To trzeba być domem. Mózg po prostu musi być ponad dom ogólnie, żeby sprzedać cokolwiek w ten sposób. To po prostu trzeba być tak inteligentnym, autentycznie. Nie ma takich rzeczy. Panie! Nie ma takich rzeczy. To schodzi, to jest jak coś, schodzi pod 0,36. Panie. Kurwa, na budowę byś poszedł. Nie ma takich rzeczy. Nie. Co, ty klikasz w komputer i z tego zarabiasz? Nie. Nie ma takich rzeczy.